Kłodzkie klaryski w dniu 10 do 12 sierpnia zaprosiły wiernych na obchody jubileuszu 800-lecia konsekracji Klary z Asyżu, odbywające się na terenie ich klasztoru znajdującego się przy ulicy Łukasińskiego. Kilka miesięcy temu siostry klaryski w prywatnej rozmowie zwróciły się do mnie z takim zapytaniem, czy miałabym ochotę wziąć udział w przygotowaniach tego święta. Ponieważ już od kilku miesięcy jest pomysł, żeby to święto było zorganizowane, zgodziłam się. Całe uroczystości rozpoczęły się dzisiaj, w piątek, od przedstawienia przez siostrę Letycję życia świętej Klary. Następnie odbywa się nabożeństwo i msza święta. Zaraz po nim będzie miało miejsce przedstawienie teatru Rapsodia, który też będzie opowiadał o życiu świętej Klary i świętego Franciszka. No i według mnie powinnaś przynajmniej poznać jakiegoś chłopaka. W ten sposób będziesz miała tego, który ci się podoba. Widziałaś kiedyś oczy złego człowieka, Agnieszko? Mówią, że będzie stracony. Oczy złego, znienawidzonego przez wszystkich człowieka. Czy ty potrafiłabyś pokochać kogoś takiego? Bo ja nie mogłabym. Więc dlaczego nie mogę zapomnieć tych oczu? Jesteśmy nauczycielami i rodzicami uczniów szkoły społecznej. Pewnego razu postanowiliśmy przygotować jakąś niespodziankę dla naszych uczniów w szkole. Udało nam się. Następnie stworzyliśmy dwa kolejne spektakle, również na potrzeby naszej szkoły. No i tak właściwie trzymamy się do dziś. I tak tworzymy, spotykając się wieczorami, spotykając się w czasie urlopu, spotykając się w czasie dni wolnych. Spędzamy miło czas i tworzymy. A ten spektakl, który jest poświęcony życiu świętej Klary, w jaki sposób pojawił się w waszym repertuarze? Dostaliśmy propozycję od matki księgi, od matki przełożonej sióstr Klarysek. A było to tak, odbyło się to po przedstawieniu, które mieliśmy przyjemność zaprezentować u sióstr, wcześniejszy spektakl przygotowany na święta wielkanocne dla naszej szkoły. Następnie przedstawiliśmy go, zaprezentowaliśmy go siostrom klaryskom. Spodobaliśmy się i siostry postanowiły zaprosić nas do uczczenia tejże uroczystości w dniu dzisiejszym. Korzystaliśmy z wielu źródeł. Nie było nam łatwo stworzyć scenariusz, ponieważ życie świętej Klary jest nieco ukryte, utajone. Święty Franciszek jest na zewnątrz, jest osobą, postacią znaną, natomiast święta Klara, choć żyła długo i działała nie w ukryciu, jest niewidoczna. Sięgaliśmy do różnych źródeł, do filmów, do książek, drążyliśmy w bibliotece, ale przede wszystkim dopytywaliśmy sióstr. Nie mieliśmy bladego pojęcia, kim była święta Klara. A okazuje się, że jest to postać wielka. Przerosło to nasze wszelkie oczekiwania. Możliwość stworzenia takiej postaci daje nam dalsze możliwości do tworzenia. Właściwie staliśmy się nawet innymi ludźmi. Myślę, że wpływ świętej Klary też tutaj zdziałał swoje. Czy tych źródeł jest dużo? Nie, niewiele, bardzo mało. Musieliśmy sporo się naszukać, żeby znaleźć odpowiednie źródła i żeby stworzyć coś tak pięknego, co dzisiaj będziemy mogli zobaczyć. Czy wasz spektakl będzie starał się wiernie odtworzyć życie świętej Klary? Tak. Pokazujemy kilka epizodów, które faktycznie wydarzyły się w życiu świętej Klary. Ściśle związane z życiem świętego Franciszka, ponieważ tych dwóch postaci nie da się oddzielić. One są spójne, są złączone ze sobą. To są autentyczne epizody z życia Klary i Franciszka. Będzie cię strzegł, jak matka swojego syneczka, którego kocha. Panie, bądź błogosławiona. Ty, któryś mnie stworzył. Thank you.
Widzów nie zabrakło. Możliwość poznania życia świętej Klary była tak samo motywująca do przyjścia, jak i okazja do zobaczenia ogrodów przyklasztornych. Jest to chyba po raz pierwszy taka możliwość, no bycia tu przynajmniej w ogrodzie, bo do kościółka to już chodziliśmy z córką, no a też główny powód, dla którego tu jesteśmy, no to właśnie, żeby moja córka poznała historię, żeby przybliżyć jej postać świętej Klary. I to jest stąd właśnie pomysł na przyjście tutaj. No i dziękujemy, że możemy tu być. Jest to naprawdę pięknie. Co Państwo myślą o spektaklu? Przepiękny i częściej powinno się takie robić. Co Panią najbardziej urzekło w tym spektaklu? Tak naprawdę to cały spektakl był przepiękny. Sceneria, przygotowanie merytoryczne. Całość naprawdę wspaniała. Jestem pod wrażeniem. Przyjechałam z sentymentem do mojego rodzinnego miasta Kłodzka z Gdyni i naprawdę muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem. A jeżeli chodzi o życie świętej Klary, co najbardziej zdumiewające w nim było? Tak naprawdę to całe to życie, ta zaduma nad tym, co tak naprawdę w naszym życiu może się dziać, całość, całokształt, i myślę, że jest to osoba godna naśladowania. I dzisiejszy moment tak naprawdę dał mi też wiele do myślenia, ten dzisiejszy spektakl. Ja czasami mam takie wrażenie albo taką wątpliwość, czy świat utrzymują w całości politycy, czy właśnie te siostry zamknięte za murami swoją modlitwą. Prawdę powiedziawszy, chyba skłaniałbym się ku tej drugiej tezie i nawet jeśli ich nie widać, jeśli one są zamknięte, taką przybrały regułę bardzo rzeczywiście twardą, to ich modlitwy dzień i noc, bo to jest 24 godziny na dobę, wieczna adoracja, myślę, że to jest właśnie to, co utrzymuje nie tylko Kłodzko, powiat kłodzki, ale i świat cały pewnie w jakiejś jako takiej równowadze. Będę czekać, aż zechcesz wrócić. Tutaj mnie znajdziesz. Ja tu zawsze będę czekać na ciebie. Bądź pozdrowiona, Klaro. Oprócz piątkowego wieczoru, na sobotę i niedzielę również został przygotowany ciekawy program jubileuszu. W sobotę będzie msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa. Będą w niej brali udział również przedstawiciele władz. Zaraz po mszy będzie poświęcenie figurki świętej Klary. Natomiast zaraz po poświęceniu figurki rozpocznie się piknik w ogrodach przyklasztornych. Figura świętej Klary została stworzona przez miejscowych artystów, państwa Makała, mieszkających niedaleko Kłodzka. Czy koncepcja tego, w jaki sposób ta rzeźba będzie wyglądała, zmieniała się? Tak. Naszym założeniem, ponieważ jestem tylko współautorem tej rzeźby, czyli naszym założeniem moim i mojej żony było to, żeby Klara była dynamiczną, młodą kobietą, która dumnie niesie tą monstrancję i dumnie stawia czoła armii, która nacierała na Asyż. Jednak po konsultacjach z siostrami doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie, jeśli ona będzie młodą, bardzo skromną dziewczyną. Ta twarz po prostu się pojawiła. Jak już mówiłem wraz z siostrami, dłuższy czas rozważaliśmy to, jak Klara ma wyglądać, i twarz po prostu jest wynikiem dyskusji naszej z siostrami, retuszów, dodawania, odejmowania. Pomnik docelowo stanął w irydarzu sióstr Klarysek. Uroczystości jubileuszowe zakończyły się w niedzielę wieczorem.